Zadanie 20. Dwa jednakowe prostopadłościany, każdy o wymiarach 5, 7, 9, sklejono tak, jak pokazano na rysunku. Oblicz pole powierzchni całkowitej powstałej bryły. Zapisz obliczenia. Na naszym rysunku, na początku, prowadźmy kilka liczb, które będą opisywały krawędzie. Wiemy, że są to dwa jednakowe prostopadłościany, więc jeżeli tutaj mamy 7, tutaj 9, tutaj 5, no to możemy oznaczyć, zauważ, skoro tu jest 5, to tutaj szerokość tej bryły też będzie taka sama, czyli 5. Skoro tu na dole była 7, to na górze też będzie 7, tutaj na dole była 9, na górze też będzie 9. No i wiadomo, jeżeli mamy tutaj dziewiątkę, dziewiątkę, piątkę, no to wysokość tej bryły musi być 7, no bo jak już mamy dwa wymiary wykorzystane, dziewiątkę i piątkę, no to ten kolejny wymiar musi być ten pozostały, czyli 7 cm. No, i sklejono takie dwie bryły, no i trzeba obliczyć pole całkowite powstałej bryły. Więc ile papieru kolorowego zużyjemy na oklejenie z zewnątrz takiego, oto, klocka, który może być zrobiony z drewna. Warto sobie to zilustrować, że jest to klocek drewniany. No i liczmy pole całkowite. Od czego zaczniemy? Może od tych dwóch frontowych ścianek? Zauważ, że mają wymiary, yy, każda z nich 7 na 9. Więc yy, 7 razy 9 to jedna taka ścianka, to jest 63. No ale dlaczego razy 4? Zauważ, to jest jedna ścianka. 7 razy 9, taka jedna ścianka, 63, ale. Mamy z tyłu taką samą ściankę, i tutaj mamy taką samą, i z tyłu również taką samą, czyli mamy dwie z przodu takie ścianki i dwie z tyłu, stąd mamy razy 4. Tutaj jednostki zapiszę dopiero przy odpowiedzi. Ok, teraz może przejdźmy do tych ścianek z góry. Zauważ, tutaj mamy 5 razy 7 to 35. Ale razy 2, bo mamy taką samą ściankę tutaj na dole, w naszej podłodze. Tutaj mamy na niebiesko 9 razy 5 to 45, widzisz? Ale razy 2, bo podłoga przecież jest taka sama. No i teraz przejdźmy do ścianek zielonych. Tutaj masz dwie zielone ścianki, ale zauważ, że te dwie zielone ścianki mają pole dokładnie. Równe polu ściany, która jest z lewej strony 5 razy 9. Przecież te dwa prostokąty mógłbym nakleić tutaj z lewej strony na ten prostokąt o wymiarach 5 razy 9 i to jest idealnie to samo. Więc te zielone dwa prostokąty są równe prostokątowi z lewej strony 5 razy 9. Widzisz? 5 razy 9 to 45, no ale razy 2, bo mamy ściankę z lewej i z prawej. No i teraz trzeba wymnożyć podane iloczyny, czyli pierwsze wymnożenie, drugie, trzecie, czwarte wymnożenie pisemne. Suma liczb 502 cm2. Tutaj przy odpowiedzi warto już wprowadzić jednostkę. No i w zasadzie. Możemy przejść do odpowiedzi. Pole powierzchni całkowitej powstałej bryły wynosi 502 cm2.